Proszę wyjść. Proszę. Bardzo proszę. Jestem Pogorzelski Herb Krzywda, szlachcic Ukrainy. Wybacz mi, pan, że o nocnej porze tu przychodzę, ale nie masz innej pory. Dla nas, z tamtych stron. Domyślam się, że przybywa pan ze światów. Samej rzeczy. Przybywam do pana, bo taką się właśnie cieszysz u nas sławą, że do pewności przyszedł. Już tu tylko znajdę posłuch i otuchę dla mojej skołatanej duszy. Siądźmy zatem, panie Pogorzelski, i pomówmy, o czym ta dusza zapragnie. Może kieliszeczek wina? Wina. Mój Boże Święty, wina nie miałem w ustach od 185 lat. A może nawet dłużej. Bo na 2 lata przed śmiercią ślubował, że aż do zgonu wina do ust nie wezmę. A więc te śluby już teraz nieważne. Na zdrowie, panie Pogorzelski. Pan to sobie, panie Pogorzelski. Przepraszam, nie dosłyszałem. A nie, nic. Ja tak do siebie. Muszę wpierw przedstawić moją historię, żebyś właśnie zrozumieć mnie mógł i pomóc co, jeśli łaska. Było to po rozwiązaniu Konfederacji Barskiej, która pochłonęła była moją szczupłą ojcowiznę i postawiła mnie w ciężkim położeniu. Tak więc, kiedy list od księcia biskupa dostał, żeby stawić się na jego dworze, nie wahałem się długo. Tylko do Krakowa ruszył. Pan Krzywda? Pogorzelski. Tyle mnie książę, od to bym radził. Witaj, drogi Pogorzelsiu. Dobrze, żeś przybył, jak cię prosiłem. Bo mi tu takich ludzi zacnych jak ty, uczciwych i biegłych w gospodarstwie, ogromnie brak. Wielceś łaskaw dla mnie, najgrzeczniejszy książę. Jak ja tam biegły w gospodarstwie? Wszak na Ukrainie, od Boga, żyznością obdarzonej, gospodarstwo idzie tak dobrze, jak bez pracy. Mój Pogorzelsiu, sromisz się. Już ja tam wiem dobrze, jak mi w Czernichowskich dobra gospodarzyłeś. I dlatego tym cię wezwał. Postanowiłem powierzyć ci zarząd klucza Samsonowskiego. Dzięki ci, książę dobrodzieju. W istocie w krytycznym położeniu łaska twoja mnie dostaje. Już ja myślał, że przyjdzie mnie szukać chleba gdzieś po szlacheckich dworach. A teraz posłuchaj, waszmość, co ci na początek czynić przyjdzie. Jest tam w Samsonowie zamstak. No, od paru wieków już noga ludzka w nim nie powstała. A to od śmierci właściciela jego, wyklętego księcia Zatorskiego. Kiedy onegdaj objeżdżał dobra swoje, zajrzałem do Samsonowa. Zamek ten jest piękny. Widok z niego na całą okolicę się rozlega. Trzeba by uczynić na nową mieszkanie. Waszmość, zajmiesz na prędce jakieś pomieszkanie dla siebie na zamku. No, żeby pod okiem właśnie robota co chwilę się dopełniała. No i weź się do tego jak najprędzej. A chętnie, najwielebniejszy książę, zabiorę się do tego zbożnego dzieła. Ale cóż uczynić zamierzasz, książę, jeśli wolno wiedzieć w tym zamczysku? Tak, no cóż, w roku następnym, jeśli Pan Bóg pozwoli doczekać, będziesz nas w nim przyjmował. Mam zamiar kilka tygodni z moją czeladką w nim przemieszkać. Thank you.
to jest najlepiej walcz, pan powiesić każ. Oświartuj mnie, to odwróć przypań, ale tego robić mi nie każ. To u diabła to wszystko znaczy, pewnie nie, drugi nie. Zadać mi po porządku, w czym tego przyczyna. Jeden jak mówi kowa. O, to widzicie, mości panie, w tym zamczysko straszy. W nocy aż gości stąd słychać straszne jęki, a czasem i hałas nadzwyczajny. A co też mówicie, ciemnoto? Ludzie zawsze tylko głupstwa wymyślą. Że stary zawaj, to musi straszyć bez przyczyny. A kiedy tu jest przyczyna, mości panie, to straszy od czasu, jak książę Filip Walcatorski umarł w klątwie kościelnej. Bez opatrzenia świętymi sakramentami. Z ohydnym dwuśmiarstwem na usta. Wiem, że po śmierci czarny był jak węgiel. Dosyć tego! To była dawno. Teraz macie mnie słuchać z rozkazu waszego pana księcia biskupa. Dalej się do roboty. Bo jak nie, to was każe wybadożyć. Chomo to głupia. Żeśmy, dobrzy ludzie, z pomocą Bożą ten kąt w skrzydle zamku ku porządkowi doprowadzili, to wam powiem, że postanowiłem od dziś tu zamieszkać i